dobry, witajcie. Ja dziewiarka w podróży. Ja dziewiarka, wiadomo, włóczka. Nie zacznę tego tutaj, bo zostało mi tylko niecałe 5 dni, co zostało. Ale kiedyś z tego coś wybiegam i w tej mojej jeszcze, w tych moich zapasach włóczkowych nie później. Kankur w kapturze. To on, główny sprawca tego odcinka, programu, filmiku naszego. Pobyt w kolonii we Florencji. To są dwa punkty w roku obowiązkowe. Także ja pierwszy raz tutaj na takich targach byłam na początku adziewiarki. Dzień dobry, witajcie. Adziewiarka w podróży. Adziewiarka, wiadomo, włóczka, druty, robótki, kardigan, torba. Wszystko dziewiarskie. Mam nadzieję, że po prostu widać, że jestem z adziewiarki. To jest miejscowość Przystanek Wapienny, chociaż powiedzieć o tym skrawku zieleni, że jest to miejscowość, to jest spore nadużycie. Jest to kawałek miejsca pośród drzew i lasu, które jest bardzo ciche, spokojne. Ma kawałek trawy, na którym można za zgodą właścicieli rozbić namiot, co my właśnie zrobiliśmy i już się zwijamy w drogę do domu, ale dzierganie i włóczki to zawsze jest takie sprawy, o których wszędzie chcę Wam opowiedzieć i pokazać, że dziergamy wszędzie. Wszędzie rozwijamy swoje hobby i swoją pasję. Przypominam moją dzianinę z włóczki Norma, która na upały nadaje się idealnie poprzez ażur i dziurki, jakie posiada, ale również poprzez skład samego motka, który jest bardzo lejący w dzianinie. Co jeszcze mogę powiedzieć o Normie, że dzianina z niej ma już kilka sezonów i prana przeze mnie w pralce, tak, Normę moją piorę w pralce, wygląda ciągle tak samo, więc rekomenduję Wam na upały włóczkę Norma, a robię to na przystanku Wapienne. Co oprócz tego rekomenduję, jako że podróżujemy z namiotem, to ja zawsze, niezmiennie polecam posiadanie letniego kardigana. To jest kardigan z włóczki Echt, który w tych warunkach, w jakim ja podróżuję, zawsze sobie go, jeżeli nie potrzebuję go na sobie, to zwijam go i mam cudowną poduszkę, bardzo miłą, którą używam jako rzecz do spania przed komarami, przed wiatrem i przed słońcem. Taki jest Echt. A co tutaj u mnie na drutach specjalnego się odbywa? To jest tajny projekt tajnej włóczki. Ja już Wam tak uchylam rąbka tajemnicy. Włóczka Magnolia od firmy Lankyars, mieszanka wełny i poliamidu. W wersji w motku wygląda w ten sposób. To są motki 100-gramowe. Ja rozpoczęłam drugi motek. Pracuję nad tajnym projektem. Nie pokażę go jeszcze, nie powiem szczegółów na jego temat, ale tak tutaj zaanonsuję, że on się tak przedstawia. Szczegóły i wszystko o tym będzie wiadomo około połowy sierpnia. Na razie po prostu nad tym sobie pracuję. Przekładam oczka w pięknych okolicznościach przyrody. Zachęcam Was do podróżowania, do poznawania małych zakątków, większych zakątków wokół miejsc, w których mieszkamy. Jest tego naprawdę, takich perełek do odkrycia jest mnóstwo. Wapienne, najmniejsze uzdrowisko w Polsce. Widziałyście? Ja nie wiedziałam, dowiedziałam się o tym wczoraj, a Wapienne znajduje się niedaleko Bieczu. Bieczu, który bywa zwany Małym Krakowem. Też o tym nie wiedziałam, a wszystko się znajduje nad rzeką Ropa. Odkryłam rzekę Ropa, co też nie było dla mnie oczywiste, odkrywanie takich małych, fajnych miejsc, które są niezwykle przyjazne turystom i, no i wszystkim, którzy chcą zdobywać nowe doświadczenia. Ja je zdobywam poprzez podróżowanie, poprzez dzierganie. Zachęcam zawsze do dziergania. Pa, pa.